gdzieś wśród szuwarów i różnego rodzaju roślinności znajduje się taka oto ścieżka. A na drugim końcu ścieżki jest oto ta stokrotka. Wybrałam się jak na paradę, a nie na żurawinę. Tak, słuchajcie, po raz kolejny, ja jestem po raz kolejny tutaj w tym miejscu na żurawince. No z uwagi na to, że jest renia, w ubiegłym roku nie udało jej się tutaj przyjechać. Nie udało mi się jej pokazać właśnie tych pięknych terenów, w których ona, ja wiem, że się po prostu zakocha. Więc chociaż na krótko wybraliśmy się dzisiaj, po tych deszczach, które miały miejsce ostatnio, ubraliśmy buty gumowe. Z uwagi na to, że może być mokro, ale słuchajcie, tu na tych bagnach jest również sucho. Więc ten deszcz, co powiem wam, to jest taka kropla w morzu, aczkolwiek nie wiem ile tu spadło, bo to jest 50 km ode mnie od domku, więc tutaj mogło spaść go mniej, a może spadło go więcej, nie wiem. Trudno jest powiedzieć, ale słuchajcie, pogodę mamy w tej chwili, tak zachmurzyło się, bo wcześniej mieliśmy cieplutko, że to ja się ubrałem na krótki rękaw. Teraz się okazuje, że jest trochę zimno. Ale przyjechaliśmy na chwilę pozwiedzać, zobaczyć, pooddychać tym świeżym, czystym powietrzem, aromatycznym powietrzem właśnie po deszczu. No, dwa słowa mi się naraz chciały użyć. Zobaczymy. Mamy, słuchajcie, drugą połowę sierpnia, więc teoretycznie o tej porze nie powinno być jeszcze żurawinki, ale się okazuje, że już nie ma żurawiny, że ludzie już zbierają. Zaczęła się na początku sierpnia, miesiąc wcześniej. Generalnie zaczyna się zazwyczaj na początku września, koniec sierpnia. No może tu jeszcze jest za wcześnie, żeby ocenić, czy ona jeszcze jest, czy nie. Ale no jakikolwiek jagody by wisiały, ale na razie nie widać. Generalnie, gdybyśmy nawet nic nie zebrali, to i tak jest jest co zobaczyć, bo klimat jest niesamowity. Mam nadzieję, że tutaj nie macham za bardzo tą kamerą, bo nie patrzę w monitor, nie patrzę na wyświetlacz, jak idę. Rozmawiam, nie chcę tutaj... Zobaczcie, jaka tu jest droga. Tu są takie kłody, na których leżały jakieś pomosty. No tu generalnie to zostało założone dawno, dawno temu. Zagospodarowany ten teren. Generalnie było to niedostępne z uwagi na bagna. No wiadomo, jak jest na bagnach, jak było kiedyś na bagnach, a jak jest dziś na bagnach. Dziś te bagna wysychają. Wody gruntowe nam się obniżają. Więc trudno tutaj mówić o bagnach. No ja wszystkie swoje bagienne łąki w tej chwili koszę. Także dostęp jest do każdej z nich. Kiedyś było to nie do wymyślenia, jeszcze 6-7 lat temu. Ciężko było cokolwiek tam wykosić. Areał był ograniczony, także większość łąki tamtej, tej jednej takiej mam bagienną, był niedostępny. W tej chwili koszę ją właściwie całą. Ogranicza mnie tylko czas, bo koszę to na bieżące spożycie, ponieważ no, nie da się tam jednak wjechać sprzętem. No i muszę wam powiedzieć, że od ubiegłego roku mocno to zarosło. To jest olszyna, olcha. Widzę, że to jest cięte, przycinane i to są roczne odrosty z tych krzaczków. Ale to wszystko zarasta, a co za tym idzie, pochłania właśnie te połacie żurawinki. No i właśnie to jest żurawina. Owoców tutaj nie ma, bo tu jest za blisko. O, tu są, ale to są piękne, duże owoce. Także można coś pozbierać. Żurawina tak nie jest dobra do jedzenia, jak powiedzmy to jagody. Najlepiej smakuje suszona. A najlepiej jeszcze, żeby ją właśnie mróz przemroził, wtedy ona jest słodka. Z tego co wiem, w ubiegłym roku nazbierałem sobie troszkę żurawiny, ale w tym roku to jest o niebo mniej, aczkolwiek owoce są duże.
Owoce są duże. Ten jeszcze nie dojrzały. O, gdzieś Renia została z tyłu. Powiedziała, że musi to nagrać. No, w sumie to po to między innymi ją tutaj przywiozłem, żeby mogła zobaczyć, jak wygląda żurawina w naturalnym środowisku, nie gdzieś tam na plantacjach. Tu jest bezkres tego, słuchajcie. To wszystko to jest kilkadziesiąt hektarów bagien. To jest rezerwat, ale właśnie można pozyskiwać żurawinkę. Jest to udostępnione dla ludności. Tutaj przyjeżdżają z różnych stron. Tylko czekać, kiedy to zostanie zamknięte niestety, ale póki jeszcze wolno, póki jeszcze można, to korzystamy. Nacieszmy oko tym naturalnym środowiskiem, tym środowiskiem, które jest dziewicze, no można powiedzieć to. Tutaj gdzieś tam są ścieżki tylko takie ułożone, udostępnione. Wyobraźcie sobie, że tutaj jest woda w tej chwili, więc no, te ścieżki pomagały przejść, poruszać się po tych grzęzawiskach. No, w tej chwili można tu już chodzić właściwie wszędzie. W ubiegłym roku więcej było deszczu, bo zaczęło nam od końca czerwca popadywać. Wiosna była sucha, więc tu było mokro, było wilgotno. Ja troszkę się też zmoczyłem buty, stopy, jak chodziłem. Wybierałem takie miejsca, gdzie było wyżej, gdzie było bardziej sucho. Ale w tej chwili tutaj jest wszędzie to dostępne. Praktycznie nie ma wody, więc deficyt jest ogromny, przeogromny. I może dlatego tej żurawiny tak dużo nie ma, bo ona lubi takie no, mokre środowisko, mokre, kwaśną glebę. Zobaczcie Renię, z jakim poświęceniem ona tutaj szuka tego. Bo przyznam szczerze, że troszkę z premedytacją to zrobiłem, że ją tutaj przywiozłem. Ona się w tym zakocha i w tej chwili po tych kilku minutach, gdy ona tutaj, zobaczcie, jakich oczopląsów dostaje. Zdjęła okulary, mówi, bo nie widzę. Bo... Nie no, tu jest po prostu pięknie. I przede wszystkim... Ale jest. Co mam powiedzieć, żurawina jest ogromna. Jest, słuchajcie, jest. Myślałem, że wyschnie, ale... Tu nie tylko żurawina, to są różnego rodzaju mchy, skrzypy. Aż żal to zostawić. Ja zostaję, nie jadę do domu. Zbieram żurawinę. O, zobaczcie, ile przecież tego jest. To są to idzie dary natury. Dobrze, że mam kalosz. Wzięliśmy na wszelki wypadek, gdyby było mokro, a jednak się przydały. Troszkę w innym celu. No zobaczcie, jak to tutaj wygląda. No, pogoda dzisiaj taka w sam raz na zbieranie, bo nie jest za gorąco, nie jest zimno, ale zobacz, tam jakieś białe roślinki są. Zobacz, co to jest. Włóknianka. O, idę, zobaczę. Zaraz ktoś powie, że Krzysiu nie zbierasz, Renia sama, a chodzisz i nagrywasz. Ale jak jest coś fajnego, o, coś fajnego, to trzeba pokazać. Czy tu jest generalnie, tak jak w tamtym roku mówiłem, te roślinki zaczynają rosnąć, ładnie się tutaj rozsiewają, ale z uwagi na dużą ilość wody, chociaż tego nikt nie przecina, a to jest wszystko naturalne, także rośnie do pewnego momentu i usycha, zamiera, robiąc miejsce pod kolejne rośliny. Zobaczcie, ile tutaj tego wszystkiego jest. To za tymi drzewkami, tam się po horyzont to rozpościera. Słuchajcie, no co tu więcej mówić? To wszystko to jest natura, to są dary natury, to jest wszystko naturalne, ekologiczne. Najbardziej zdrowe ze wszystkich rzeczy, jakie mogą być, bo naturalnie, bez żadnej chemii, bez oprysków, bez ingerencji, jedynie tutaj woda, słońce, no i zwierzęta. Zwierzęta też tutaj robią swoją robotę, przychodzą, jakąś tam selekcję. Selekcję też robią, nawożą też, trzeba to podkreślić, że też nawożą. Więc zobaczcie, jaka jest zaabsorbowana tym wszystkim. Przecież ja tego nie zostawię. Pewnie trzeba będzie ją samochodem stąd wyciągnąć, linkę zaczepić. Rób co chcesz, nie wiem, ale ja... Tak, i dopóki nie napełnisz tych kaloszy, to nie jedziesz stąd. Nie. No dobra, słuchajcie.
bierzemy się do pracy, bierzemy się do zbierania. Wykorzystajmy tą chwilę, jaka nam tutaj jest przydzielona. Kończ waść i bierz się za tak, drabinę, jaka jest nam tutaj przydzielona po to, żeby na to, żeby nazbierać. Dziewczyny już mają tam, kurczę, po pół. No pewnie tak, pewnie tak. No dobra, słuchajcie, uciekam, zbieramy. Korzystamy z tego, co jest. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Do następnego razu.